Dzisiaj już było bardzo dużo o sztucznej inteligencji. Nasz temat to, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Ja, jak wspomniano, jestem, zarządzam obszarem HR w grupie LuxMed i dzisiaj postaram się Państwa zabrać w taką intelektualną wycieczkę opartą tym razem nie o mity, ale o fakty, żeby starać się odpowiedzieć na to właśnie pytanie. I sięgnijmy sobie po fakty. Co się dzieje, jak sobie spojrzymy w sektorze bankowości, to w ciągu ostatnich 10 lat. Praktycznie zmniejszyło się zatrudnienie o jedną piątą. Co to oznacza, że 34 tysiące mniej ludzi, którzy do tej pory obsługiwali nas w oddziałach bankowych i pomagało nam dokonywać różne transakcje i e, pokonało nam identyfikowało nasze dane, pracuje w innym sektorze gospodarki. A dlaczego tak mówię, proszę Państwa? Dlatego tak mówię, że w latach między 2012 rokiem a 2022 spadło bezrobocie w Polsce o 8,2%. Ale któż nas nie używa aplikacji bankowych? Przecież to jest łatwe, przyjemne. Siedzimy wszyscy w domu, dokonujemy różnych transakcji bankowych i to nam bardzo ułatwia życie. Już się mocno do tego przyzwyczailiśmy, do tej automatyzacji. Co to oznacza? Oznacza to, że cały czas ten biznes się zmienia, a my doświadczamy tej zmiany i cały czas w tej zmianie jesteśmy. No i teraz pytanie. Pytanie jest takie. Wracając do mojego pytania z tytułu, czy rzeczywiście sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Czy państwo mogliby podnieść rękę, czy tak uważają? Kto by? Nic? Cisza? Nikt tak nie uważa? No i świetnie. Jak sobie sięgniemy do kolejnych, do kolejnych faktów, okazuje się, że praktycznie mniej niż 5%, proszę Państwa, według prognoz e, okazuje się, że mniej niż te 5% zawodów będzie w pełni zautomatyzowanych, aczkolwiek oczywiście będzie 2 trzecie zawodów zautomatyzowane w jakiejś części praktycznie. Prawie w 50%. Jakie wnioski stąd płyną? Wnioski takie, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? Odpowiedź jest jedna, że nie zabierze nam pracy. Natomiast czy zmieni się nasza praca? I to zdecydowanie tak, ta praca się zmieni i trzeba być tego po prostu świadomym. Spojrzymy sobie dalej, bo przedstawiłam, że będziemy mówić o faktach, więc idźmy sobie dalej, powiedzmy sobie trochę o kolejnych faktach. Co znaczy w sektorze gospodarki, co się dzieje? Zgodnie z prognozami wychodzi, że około 25% podlega, będzie podlegało automatyzacji, ale ta automatyzacja w kolejnych sektorach gospodarki będzie w zupełnie w różnych procentach. I tak są sektory gospodarki, które będą podlegały zdecydowanie większej automatyzacji, aż do 46% i tu mamy na uwadze przede wszystkim Wszystkim prace biurowe, prawo, architektura czy inżynieria, natomiast będą też obszary gospodarki, które nie będą w takim dużym wymiarze zautomatyzowane, i tu mówimy przede wszystkim o budownictwie, instalacji, naprawach czy sprzątaniu. Natomiast my cały czas zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście ta automatyzacja nas dotknie i to nas niepokoi. Tak naprawdę obserwujemy bardzo długiego czasu czasu, że wszyscy zastanawiamy się, czy ta automatyzacja w jakiś sposób dotknie nas, nas osobiście. I pojawiają się wiele pojawia się wiele niepokojów i jest to naturalne, że mamy te obawy i lęki i niepokoje związane z przyszłością naszej pracy. I nawet już kilka lat temu wykonywane różne badania mówiły o tym, że niepokoimy się o naszą przyszłość. W 2018 roku Według Instytutu Galupa, według badań Instytutu Galupa okazało się, że praktycznie prawie jedna czwarta pracowników obawia się swoją przyszłość związaną z rozwojem nowej technologii. No i cóż, słyszeliśmy dzisiaj podczas tego wydarzenia, że ta sztuczna inteligencja się szybko uczy, to znaczy, że również nasze obawy mogą w związku z tym rosnąć. Grupa LUXME, z której mam przyjemność pracować od wielu lat, proszę Państwa, ma bardzo wielu klientów i tak naprawdę no 2,5 miliona klientów i często patrzymy, jakie mają potrzeby, żeby pomagać im w zdrowiu. Ewidentnie widzimy, że od kilku lat zdecydowanie więcej potrzeb pojawia się w zakresie zdrowia psychicznego. I też często robimy badania rynkowe. Na początku tego roku w 2023 zrobiliśmy badanie na rynku polskim dotyczące zdrowia psychicznego. Jak jakie wnioski z tego badania płyną. Okazało się, że wynikami tego badania okazało się, że prawie 65% osób respondentów w tym badaniu mówi o tym, że obawia się przyszłości, że ma niepokój związany z przyszłością, a ten niepokój wiąże się też z utra możliwością utraty pracy czy zdrowia. Myślę, że takie odczucia nie są nam obce. Natomiast czy to jest zupełnie nowa sytuacja? Czy taka sytuacja nie ma stale miejsca na naszym rynku pracy? Tak naprawdę sięgnijmy sobie trochę do historii, bo obiecałam tu Państwu, że będę mówiła o faktach, nie o mitach, więc sięgnijmy sobie do historii, jak to wyglądało. I jak sobie sięgniemy historycznie, to praktycznie w dobie rewolucji przemysłowej zdecydowanie nam i zresztą cały czas zmieniają się nam dowody i zmienia nam się struktura zatrudnienia. W dobie rewolucji przemysłowej zdecydowanie zmalało zatrudnienie w rolnictwie, natomiast na korzyść innych sektorów gospodarki, takich jak telekomunikacja czy usługi finansowe. I cały czas można powiedzieć, że to jest obecne na rynku i to się cały czas dzieje. Mało kto też wie, że obecnie mamy 60% obecnych zawodów, to są nowe zawody, które nie istniały w 1940 roku. Praktycznie jak dopiero jak się zdystansujemy i o tym myślimy, to przychodzi nam to do głowy, że są fakty, które, które cały czas na rynku są obecne i ta historia, tak jak w tytule, zatacza koło. Natomiast niezależnie, ile tych procentów, niezależnie, ile automatyzacji będzie, myślimy, co będzie do przodu, jakie zawody się pojawią i to rzeczywiście jest pytanie, nad nim się wspólnie zastanawiamy. Ja tak podzielę się refleksją. Jestem, jestem mamą ósmoklasisty, który w tym roku, może Państwo również też, ktoś ma taką takie doświadczenie, z którego czeka. W tym roku przed nami w maju egzamin ósmoklasisty. No i oczywiście jako rodzic staram się doradzać mojemu synowi, w którym kierunku mógłby iść, jaki zawód to zawód przyszłości. Co jest niezmiernie trudne. Jak Państwo to doświadczenie mają przed sobą, bądź mia, mają za sobą, to wiedzą, że wybór liceum to też wybór profilu klasy, co oznacza wybór określonych przedmiotów rozszerzonych, a potem zdawana matura z tych przedmiotów i otwarcie swojej kariery zawodowej. No i teraz to taki rodzic no musi pomyśleć, jakie zawody przyszłości. No, bardzo trudne pytanie w naszych czasach, Więc, ale jedno jest pewne. Tak jak tutaj przedstawiłam na slajdzie, na pewno będą to zawody związane z technologią. Na pewno będą osoby, eksperci, którzy będą delegowali zadania na nową technologię, jak i również roz, pro, kreatywne proponowali rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję. Ale nie można zapomnieć o tym, że również będą zawody, które będą wiązały się bezpośrednio i blisko ze współpracy z ludźmi. I tutaj będzie potrzebna zdecydowanie ta inteligencja emocjonalna i budowanie relacji. Więc nie możemy mówić tylko o przyszłych zawodach w kontekście nowych technologii. Pamiętajmy o tym, że ten kontakt człowiek z człowiekiem będzie zawsze, zawsze istotny. Pięknym przykładem, słuchajcie, nowych technologii jest taki szpital Mercy Virtual, telemedyczny szpital bez łóżek, który rzeczywiście pokazuje nam, jak to może się dziać w przyszłości. Jest to taki szpital, gdzie eksperci opiekują się pacjentami znajdującymi się na oddziale intensywnej terapii, anestezjolodzy monitorujący ich parametry zdrowia zdalnie. I co jest bardzo ciekawe, że wyniki są niesamowite, bo praktycznie prawie o 30% spadła śmiertelność z uwagi na sepsę. A dlaczego? Bo ten monitoring odbywa się cały czas, cały czas i jest bardzo szybko Analizowane są te parametry zdrowotne pacjenta, i lekarz uzyskuje bardzo szybko informacje. Także to rzeczywiście jest piękny przykład takiego rozwiązania przyszłości. Jak już jestem przy rynku zdrowia, przy branży medycznej, nie mogłabym nie powiedzieć chwilkę o oczekiwaniach lekarzy względem automatyzacji. To było już kilka takich wykładów. Co lekarze o tym mówią? Oczywiście są na tak. Dlatego, że spójrzmy na pracę lekarza. Praca lekarza to również jest praca. W części związana jednak z pracą administracyjną. Około 20% swojego czasu lekarz poświęca na dokumentację, na pracę administracyjną. Jeżeli zaoszczędzimy ten procent, 20% tego czasu, to lekarz będzie mógł się skupić na pacjencie, co oczywiście jest fantastycznym efektem, co powoduje zadowolenie pacjenta i satysfakcję lekarza. Więc zobaczmy, w jaki sposób ta technologia może nam tutaj również pomóc. Kluczowym jednak pytaniem jest, dokąd zmierzamy. I to jest właśnie wielkie pytanie, dlatego że zmiany się toczą, bierzemy w nich udział, są to bardzo szybkie zmiany, natomiast dokąd dopłyniemy, tego nie wiemy. Ja bardzo lubię taki cytat Maxwella, dokąd właśnie mówimy, że pesymista narzeka na wiatr, optymista spodziewa się zmiany, a lider przygotowuje żagle, bo my musimy myśleć w organizacjach, co zrobimy, żeby w tej zmianie być i naszych ludzi z organizacji do tej zmiany przygotować. I mówiąc wprost, bardzo ważne są podejmowanie już teraz pierwszych kroków. Pierwszych kroków, które przygotują tą organizację, żeby te zmiany bardzo dobrze wprowadzić. Zacznijmy od prostych rzeczy, od identyfikacji procesów w organizacji i powiedzmy sobie, co da się zautomatyzować w miarę prosty sposób, gdzie będziemy mieli taki efekt win-win, zadowolenie i satysfakcję dla pracownika i dla pracodawcy, żeby rzeczywiście otworzyło to drogę do zmian. Zmiany i automatyzacja to również model, zmiana w strukturze organizacji i modelu biznesowego i zmiana w procesach i generalnie to jest bardzo ważne, bo to spowoduje przeorganizowanie naszych zespołów i rozpoczęcie działania w innym obszarze. I proszę bardzo na koniec naszej prezentacji, bo czas mi się kończy, muszę powiedzieć, pamiętajmy, że przede wszystkim kluczem do tych zmian jest człowiek. Człowiek pracownik, który znajduje się w tej organizacji. Pamiętajmy o jego obawach, lękach i niepokojach, bo praktycznie ludzie w organizacji nawigują zmianę i ważne jest, żeby ich wspierać w tej zmianie i otaczać, otaczać opieką. I nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, co u nas, grupie Luxmed tutaj robimy. Może jedno, jedno tylko słowo, że w grupie Luxmed, że żeby właśnie opiekować się naszymi pracownikami, wprowadzamy, wprowadzamy pełną opiekę, żeby czuli się stabilnie, żeby się czuli zaopiekowanie i bezpiecznie. I dwa słowa na koniec, patrzę, że, że czas mi się kończy. No, na pewno trzeba zapytać, co G chat GPT myśli o sztucznej inteligencji, o zmianie na rynku pracy. Zadałam to pytanie, Państwo mogą to przeczytać na ekranie, natomiast powiem krótko, że zmiany na tym rynku będą nieuchronne. Na pewno niektóre zawody nam wypadną, ale pojawi się bardzo dużo nowych możliwości i to zdecydowanie tknie optymizmem, Natomiast będziemy musieli ciągle być w tej zmianie i uczyć się tych nowości, które te możliwości nam cały czas dają. A to nasze spotkanie tutaj, właśnie w Impakcie, w czasie tego wydarzenia, pokazuje, jak tych dużych możliwości jest i fantastycznie, że możemy się razem tu inspirować i dzielić tego typu doświadczeniami. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo.